Łapewszy, co ty mi robisz? Dobra, jesteśmy... O, teraz z kolei mamy Skyrim. Don't worry about me. I'm built like a tank. To? Fine, I won't. Jesteś built like a tank. A ja jestem nieśmiertelny. Dobra, jesteśmy w jakiejś lodowej... Słyszysz? I wonder how deep this mine goes. Okej. Jestem tankiem. Dlaczego w jaskini są drzwi metalowe? O Jezu, które trzeba jeszcze dodatkowo kręcić. No nie widzisz, że to jest jakaś kopalnia? Tutaj są potwory. Ale dlaczego te drzwi są do wajchowania w ogóle? Super, świetnie sobie... O nie. O nie. Kto to jest? Co za koleś? Co ten koleś? Czy co, jakiś koleś po to, żeby umrzeć? Nie daj się co? Okej, to będzie... Aha. Serio, skradanka teraz? Skradanki jeszcze nie było. Da się to jakoś zabić? Czy będziesz jak strzelę w tą pluskwę, to to... Nie. No ale ona to przyleci zaraz. Ty może ja w to naprawdę strzelę? Tu można wejść. Właśnie. Okej. No i co? O, leci. No ale ona tak lata w tej weftę. Dobra, no. Wyłazimy? Ale... Okej. Dziwne. Dokąd... To leci z powrotem. Dobra, wraca. Uciekaj. A. Chciałem sprawdzić, czy można w to strzelić. No oczywiście, że nie. Było to łatwo. Trzeba się schować teraz. Tak, jak ja spacy nie mam. No debil. O nie. O Boże, i co? No ale... Jak? Gdzie mam się dostać? Nie wiem, wychodzę stąd. To jest skradanka, lol. Może pak gdzie... Tam zabijemy ją, potem się schowamy. Ale ona ją zabiła? Nie, ona żyje. Nie wiem. No bo nie przyjdziemy tak, bo ona lata tylko tutaj... No, fajnie, że wlazłem do środka. Czy druga lata? No mówię ci, one jakoś tak dziwnie latają. Patrz, teraz lecą dalej. Ale nie wiem jak daleko. No tutaj. Dobra, nieważne. No i co? Fajnie. Zabiłam ją. No ale chodź. Chowaj się. Chodź, chowaj się do kosza na śmieci. I tak będzie przyłazić tutaj. Gdzie on po las? Gdzieś, nie wiem, wychodzę. On gdzie indziej po las. A to da się jednak ją zabić, mówisz? Mhm. Tam jest druga, uważaj. No można zestrzelić, czy jak ją zabiłaś? Tak, strzelam do niej. Okej. Okay. Muszę tam uda się wyminać po prostu, bo musielibyśmy się chować cały czas, to jest trochę... No, to jest trochę głupie. Nie potrój się blisko. Zakuf... Nie, ona wraca. Trzeba ją dostrzelić. Dobra. Stanek. No ja nie mogę. Głupie. No poczekaj, gdzie się to ma. Oje, powalona. Siema. Chyba nas znalazł. Chyba nie. Chyba tak. Chyba trzeba to zrobić naraz. Zabić dwie naraz i schować. Ops. Och. W sumie nie dziwne, że się w końcu zorientował, że coś jest nie tak. No właśnie. To byłem wam ten odcinek, by się tak. Nie zorientował. Ja poczekaj, aż będą dwie obok siebie. I potem zabijemy je naraz i się schowamy.
Okej. Ale tutaj idzie ona. Ze snajperki, a tą drugą. No kurde, nie jest filmik. Filmik. Dobra, w dupie z tym, chodź. Zabiłam tam. Chodź, tam też. Bo cię złapię. Ale ja mam... Łap się, chodź. Zabiłam obie. Okay. Spadaj. Cholera. Ja nie wiem jak to zrobiłaś, ale... Okej. Okay. Zajebista, no proste. No. Mówię, Jake się znowu na coś przydał. Masakra. To będzie checkpoint? Mógłby być. O, jest. Bardzo jest. Dobrze. Znowu coś będzie. Następny kosz. Po prostu. Żal. Serio? No co? Quick, hide! Spierdzielaj. Mogliśmy chociaż zobaczyć, czy nie ma drugiej. Nieważne, mieliśmy checkpoint. Łapie, przez co ty mi robisz? Oni gadają tam ładnie. O, bardzo się lubią. Podoba mi się to. O, mordę! Uważaj! On tu łazi. What the fuck? O, jest to wszędzie. Jak to? Spierdzielaj. Ej, tu się nie da przejść, bo to jest... Jakoś naokoło trzeba. No ale ta osa, to co? No fajnie. Dupie z tą osą, chodź. Chodź na górę. No ja idę. Ja w ogóle wlazłem na górę, bo... Ale no gdzie? Nie wiem, ja biorę... Punkty? No i co? No on tu lezie. On idzie do... Dobra. Myślałem, że coś będzie do tego punktu. To chyba nie zupełnie... Teraz mi łeb urwie? Nie, po prostu mnie przewiercił. Okej. Okay. Ej, przecież się powinienem wyleczyć teraz! No właśnie. Jaka ta gra jest, no... Gdzie, którędy tu iść? Czy tu jest dróg? Nie mam pojęcia. Te muchy wszędzie. Tak. No tą na pewno o, trzeba nie. zabić. To na pewno trzeba zabić, no bo ta stoi na drodze jedynej. A potem tam jakoś trzeba naokoło przejść. Ach, skradanki nam dali. No idź, cholerę, gdzie on? Tak, bardzo się lubią. Czy nie możemy po prostu przed nim uciec? Tam łazi w ogóle. Te muchy tu latają. Nie wiadomo, czy w ogóle mamy iść w tą stronę. Nie wiem, tędy nie prze... O Jezu. Mucha leci. Wiem, że leci. Czekaj, odejdź, weź to dupę. Jak ty przeszłaś? Ups. Chyba cię zauważył. To się rozejrzy, co tu jest. To jest tylko skrzynka, w tą stronę nie ma co iść. Ja się chowam. A w drugą? Dobra, tam prosto. Okej. Jak to przejść? Tu na górę, w lewo nie ma co iść. Dobra, nie drzwi się, Sherry, proszę cię. Ale jak... Krzyk! Jak to przejść? Masakra. Którędy to przejść, na przykład. No, którędy to jest lepsze. No trzeba zabić tą drugą muchę też. I iść. No ale no jak ją zabić? Myślę, że jak... Dobra. Bo co będziemy musieli przylecieć z powrotem. Aha. Może zastrzelić ją ze snajperką. No. Ale to jest też dobre. On się... Tak, już to widzieliśmy 10 razy, że dajcie sobie spokój. To ja zastrzelimy ze snajperki i nie wiem, może nas nie zabije. Shit,
Shit, he found us. Okay. Quick, hide. Zobaczymy, czy nas znajdzie, czy nie. O, widzisz, teraz poszedł sobie gdzie indziej. Czy to chyba więcej coś takiego chodziło? Żeby on sobie stąd poszedł. A i teraz możemy tam skrzynkę zebrać u góry. Możemy, fakt. Po lewej wiem, skrzynka. Tutaj. Nie, po lewej. Aha, po lewej. Tutaj u góry. Czekaj, to ja od razu te punkty wezmę. Gdzie? A nie, to jest skrzynka do otwarcia. Myślałem, że to jest skrzynka do zbicia. To też są punkty. Czekaj, gdzie ty jesteś? Ja nie chcę wleźć w żadną muchę, bo to jeszcze jedna. Właśnie po drodze i biegnę. No, widzę. Dobra, w nosie z tym nie idę po te punkty. Tutaj trzeba iść dalej. Którą? A ty? Nie, tutaj, dołem. A tam też coś jest. Dobra, chodź. Może tam do tego samego prowadzi, wezmę jeszcze punkty. A to jest mniej punktów niż tam. Dobra, już mam tych punktów i tak więcej od ciebie, więc... O, dobra, mam punktu, to nie, jak dobrze. Tutaj są na szczęście... Wyobraź sobie, tutaj nie było punktów neutralnych, tak jak przy tamtym. To ciekawe, co tam było na górze, kurde. Nieważne. Wyobraź sobie, jakby tutaj nie było punktów kontrolnych, tak jak przy tym wielkim, poprzedniej kampanii. No. Byśmy tu do jutra byśmy tu się... Ta, pewnie. Aha, już myślałem, że coś będziemy się robić tam po prostu. Sherry, no schowaj się. No. No serio, on nawet nie poszedł, oni już wyglądają. Dobra. Jesteś? Widzisz? Tak. Widzisz, że to jest koszy na śmieci? To jest, o Boże, labirynt, naprawdę? Okej. Naprawdę? Labirynt? Dobrze, że mamy snajperki. Te muchy trzeba chyba wszystkie zastrzelić. Naraz, musimy... Ej, no nie, no właśnie gdzieś! Hide before he comes. O, tu jest kosz zamknięty! No jest... kurwa, tu też. No, właśnie. O, tu też, no. U mnie jest dobry, chyba nie zdążysz. Nie. Nie spodziewam się, że te kosze na śmieci będą pełne. Musimy strzelić do dwóch naraz, ty i ja. Żeby nie marnować tych. Dobra. Charge'ów. Dobra. Oh my gosh. Ale no jak do dwóch naraz? Przecież jak jedna jest zestrzelona, to od razu filmik. Nawet jeżeli ułamek sekundy nie, nas ma będzie filmiku. Dzielił. Rzeczywiście nie było. Kosz na śmieci jest dobry ten. Tutaj? Ten. Dobra. Poczekaj, ja strzelę... Chyba, że się zmienia. Ja strzelę w tą przy drzwiach. A ja w tą tutaj. Strzelasz? Tak. Shit, he found us. Nie trafiłam. Chodź. Chodź! Nie trafiłam! Chodź! Boże, no co ty? Bo ta snajperka się przeładowuje, znaczy wyciąga się tam. Błyska jak... Okej. Muszę się spamować. Nie spodziewałam się tego. Dobra. Może teraz jakoś możemy przejść bez zabijania żadnej muchy? Czy... Nie, bo tam pod drzwiami na pewno trzeba. Chociaż? Nie no, tam dwie latają w ogóle. No. Jedno trzeba co najmniej zabić. Chodź! Kurwa, no nie... No gdzie? No co ty? Bo ja trzymam spację, żeby sprintaj przechodzić. Spierdzielaj, ustanak. To mi otworzył. Okej. Okay. Holy fuck. Nie. Nas tu nie ma. Sopel spadł, się zainteresował. Ja myślę, że już nie mamy drugiej szansy, trzeciej już szansy. Nie. To już musimy już przejść, nieważne co. No. Dobra. No ale... Przecież ono tutaj... Poczekaj, bo on tu... Jak my mamy przejść? Czekaj, daj mi przejść. No tam druga lata. Idziemy.
No, fajnie. Nie ma ten, chodź, idziemy, idziemy do drzwi. Gdzie ty, gdzie ty? Fajnie, że się zgubiłem. No, do drzwi, V. O Boże, to są wajchy, wajchy. Aha. Nie wiem, co szybko, to jest. Szybko, prawie, szybko, jest tam. Dobra. Masakra. Udało się, no. Mam miejmy nadzieję, że on nie umie wajchować, to trudny event. No, on nie rozwali po prostu te drzwi, proszę cię. Aha. Uciekanie? Nie. Widzisz, to jeszcze w tą stronę. Kamera. Gdzie jestem? Gdzie nie biegnę? Wiem. Co ja robię? Nie wiem. O, ślizg będzie. Ślizg miał być. Było... Chyba to nie tak miało wyglądać. Ale przynajmniej twojej krwi bym dużo miał do eksperymentów. No nie. W sumie to ci no, zależy. No, w sumie i tak mi tylko o to chodzi. Chociaż wiesz, już, nie wiem, romansy już prawie były w tym śmietniku. No. Nawet musimy... broń bym zatrzymał. Musimy zrobić ślizg tam. Jake! Tam. Tylko kamera jest tak beznadziejna, że nawet nie wiadomo, w którym dokładnie momencie ten ślizg zrobić. No. A jeszcze wlazłam w ścianę. Ślizgaj się! Dobra. What the fuck? No, tak się ślizgnęło, że... Ale tutaj jest na szczęście dużo checkpointów. Część jakby w tej grze checkpointy były tylko na końcu rozdziału. Ja pierdolę. Myśmy musieli to robić od nowa za każdym razem. Tak było zupełnie w ostatnim rozdziale kampanii, jak uciekaliśmy przed tym wielkim. No nie dadzą mi też nie tak. No po co ci ta inna broń? Tutaj ci broń do niczego nie jest potrzebna. On mi chciał zmienić na pistolet. Może chciałam tak, to no, znowu wlazłam ścianę. Mnie to rozwala to, że oni tutaj zawsze wiedzą, jaką broń wybrać. No nie jest! O Jezu, ja też... No to jest! Dlaczego do mnie dobiega? Jak ja... Nie wiem. Jakiego tam nawet nie było. Ja no bo... No bo ty jesteś jego lepszym celem. No. No bo on wierzy mi, na, że nam bardziej zależy na to, żebyś ty przeżyła niż ja. Ja to mogę sobie ginąć. Poza tym się boję... Ty uciekasz w ogóle? No żeby mnie nie... nie ten... Żeby mnie nie pokarał swoim wielkim tym... Swoim wielkim członkiem... metalowym. No w sensie, no ręce i nogi to są członki. Ale to nie jest ręka, to jest... No jego członek. Drill. No niestety. No, znowu! Ja to mi nie widzę! Nie, ty też nic nie widzisz, a ja nie wiem. No ja też nic nie widzę. Nie potrafię. Dzisiejsze wycieczki z ustalakiem ten sponsoruje NFR. Fucking ustanak. No ale przynajmniej wiemy, że w końcu zostanie pokonany, więc nie jest tego, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie wiadomo. Myślisz, że wtedy jak go pokonamy, to będzie ostatnia misja Sherry i Jake'a? Może. Whee! Nie! No kurwa! Po prostu się prawie udusiłem. Przepraszam. Dobra. Ale pocieszę się, że chyba jak zjedziemy na dół, to już nic dalej nie ma, mający spokój daje, bo tam na dole mi się tak nagle wszystko zatrzymuje, no sobie po prostu staje i się patrzy na wszystko. Jake! Tak, jakbyś nie wiedziała, to tak ci mówię, tylko żebyś uciekała. Po prostu... Uiii! Jest! O! Jest, kurwa! No ale kamera to... Kamera... Coś mamy robić? Mamy czekać? Uciekam, tu jest drabina, drabina. Cie... Ja nie widzę nic! Dobra, jest. Ja wiem, że nic nie widać, ale... Jak biegniesz odpowiednim momentem, to... Fajnie, fajnie mieć, że tam była drabina. Dobra, póki co zrobiło się cicho, więc chyba na razie jest spokój, przynajmniej na chwilę. Są jakieś drzwi, ale bałam się iść w tą stronę. No. To jest winda w ogóle jakaś. O, fuck. On ma kartę. On ma kartę, która jest nam potrzebna. A czemu on tutaj nagle stoi? Coś przestał nas bronić? Nie wiem. Ej, to są bronie po prawej, dwie? What the fuck, może będziemy mieć dwa pistolety. Jak Lara Croft? Nie możemy chodzić po szkle, nie możemy chodzić po szkle, bo on się nas usłyszy. To jest jakiś... O, tutaj jest V. Wiesz, że te były... Czekaj, bo... Tu jest V, gdzie ja sprawdzam...
Wiesz co to są? Te bronie? To są zdalne bomby. A, jak to? No to są zdalne bomby. Normalne zdalne bomby. Ale nam są chyba do czegoś potrzebne, żeby tutaj zrobić. Nie wiem, na razie wchodzi. Skoro one są tak bardzo aż oznaczone. Ogólnie fajnie, że nas nie widzi, ale co ja mam z tymi bombami? Czy ja mam ci rękę podać? Nie. Ta, z taka szere byś mnie podniósł. Ale po co ja tutaj właściwie przyszedłem? Ej, wszedłem na górę i to nic nie ma. Ha. Nie miał w coś strzelać? Może musisz coś właśnie strzelić albo coś? Może możesz... Nie ma kosza na śmiecie? Nie wiem, w ogóle podniosłem... Po co mi ta zdalna bomba? No postawiłem ją tutaj, no super, ale... Nie wiem po co. A jak na przykład bym strzelił... Czekaj, strzelam, że zginiemy. Strzelam. No i co? Pobiedzie... Do ciebie pójdzie i się zabija? Tak. Ale po co te bomby zdalne są? Ten Jack krzyczy, biedo. Te bomby po coś muszą być. Może trzeba postawić bombę, potem coś zestrzelić i on musi wbić w bombę, nie wiem. Myślę, że to coś da. Nie wiem, może te bomby jego uwagę odwrócą po prostu. Gdzie ten klucz w... A, tam obok niego. No to weź ty też sobie weź jakieś bomby. Momencie. Nie wiem. Tak samo, gdy mnie pisze. Nie wiem za bardzo, co mamy zrobić. Ja postawię tu bombę. Dobra, ja też postawię w jednym miejscu. Co ty robisz? Dobra, ja też postawię tą bombę tutaj. Ale ja... Kurczę. To jest więcej tych bomb. No wiem, że jest więcej. Chodź do mnie. No czekaj, włożymy cię na górę. Chodź do mnie. Czekaj, ja dla testu detonuję moją bombę i sprawdzę, co się stanie. No. No i co? Idź po ten klucz. Nie mogę go wziąć. Jak nie możesz go wziąć? Co? Ty, ja nie mogę, nie miałam w ogóle. No ale z bombami. Dlatego, że miałam postawioną bombę. Ale z bombami jest w sumie dobry motyw, bo on faktycznie do nich idzie. A nie do nas. O to może. Strzelę w muchę. Ja wtedy wysadzę bombę. Ty detonujesz bombę. Aha. Czekaj, weźmy bombę najpierw. Ja już wiem o co. Wiem o co ci chodzi. Tylko po co to wyjście na górę tam jest? To też po coś musi być. Czekaj, ja tą bombę tutaj postawię od razu. Postaw bombę i włożymy cię na górę. Tak na wszelki wypadek, jakby to miało coś dawać. Okay. Bombę postawiłem. Strasznie dzisiaj dziwne rzeczy robimy, takie wiesz. No. Ale to tej górze... Albo jestem ślepa, albo tutaj nic nie ma. A nie, ja tu mogę po drugiej stronie zejść, lol. Teraz to zrobię. No to może możesz wziąć... Ten klucz. Może. Poczekaj, zdetonuję bombę. Nie, czekaj, to jest... Nie, czekaj. Zdetonuję bombę. Chyba muchę zabiłam. Znaczy, że... No o, do mnie! Po coś to strzela? Daj mi lepiej strzelić. Nie, nie strzelaj w ogóle. Ta mucha po coś tam jest, no. No dobra, to najpierw strzelę, potem postawimy, ja? No. We can't go anywhere without that key. Then let's go get it. Kurde. Czekaj, postawię bombę. Pójdę na górę. I zostań na górze i dopiero tnij bombę i zejdź. Ale to ja nie zdążę tak chyba. Dobra. Ja ci może znowu cię poleci i tam. Dobra, to ja. No czekaj. Celuję. Strzelam. No, i co? I co? Nie, leci za mną, leci za mną. No mówiłem ci, nie powinnaś to strzelać w ogóle. Mi się wydaje, że za wcześnie zdetonowałeś bombę i dlatego. No, daj mi po prostu przetestować to, że samą bombę zdetonuję. Teraz nic dobra, nie strzelam. Dobra, okej.
Jakieś w ogóle ja mogę zdecydować. Gry, no w sumie ty możesz, tylko że ja nie wiem, czy wtedy... To w sumie możesz ty zdetonować. No bo ja się dziwię, że on ogólnie nas nie widzi, jak tutaj chodzimy. Chodź na górę mnie podstać. Jakieś w ogóle gierki logiczne tutaj nagle są. Może trzeba z kilku stron naraz to zdetonować i on wtedy nie będzie wiedział, o co chodzi. No nie wątpię. Weź zdetonuj bombę. Gdzie idzie? Do bomby, dobra, to ja szybko podbiegnę, może to coś... Stary, ja musiałam strzelić tam muchę. Dobra. Próbuj zdetonować bombę, mam... muszę teraz u siebie. O Jezu, ja teraz spację mam naciskać? Ja tu miałem quick time event ze spacją, ja to muszę szybko zrobić. Dlaczego wyjęcie z ręki karty jest takie trudne? Bo to jest zmarzła ręka. To ja muszę może więcej tych bomb postawić. No ale jak postawić wiesz, więcej? Z jednej strony, z drugiej strony. No ale przecież nie możesz dwóch naraz mieć bomb. Czas. No nie, no ale postawię jedną, potem to słuchaj, może ja najpierw zdetonuję moją. Dobra, dobra, dobra. Czekaj, tylko moja musi wtedy być w dzień. Dobra. Ja najpierw zdetonuję moją, a potem ten. A potem ty zdetonujesz swoją. Tylko nie stawię jej gdzieś tutaj, gdzie ty będziesz. Musi być tutaj, bo on musi przejść... No ale przecież on cię zabije. Ja pójdę gdzieś indziej, zobaczymy. Poczekaj, bo jeszcze muszę wyciągnąć tę bombę. Detonować ją? Tak, możesz. O. Idziesz po tą bombę? Dobra, poszedł. No przynajmniej wiem, że to jest quick time event. No wyciągaj! On tam stoi. No ja widzę, że on tam stoi. On tam stoi po prostu cały czas. What do you think of that, sucker? Quiet, he'll hear you. Okej. Lol. Jakby też cicho powiedział. No żebyś nas nie słyszała. Czyli po prostu trzeba było nic nie robić. Postawić bombę i nie robić nic. Widziałeś, że oni przeszli przez drzwi? No. U mnie przeszli przez drzwi zamknięte. Nie, u mnie przeszli przez... To. Przez wejście. U mnie przeszli przez zamknięte drzwi. To było w sumie łatwiejsze niż nawet myślałem. No. Już kombinujemy, a to... To wystarczyło bombę postawić i kartę wziąć. To dlaczego on tam stał? Teraz pewno musimy drzwi szybko otwierać, zanim on przyjedzie. Spoko, już mamy w tym wprawę, więc... Nie przeładuję tej snajperki. No zostaw tę snajperkę. Zobacz, my tu... Mam, to jest na czas. To jest na bank na czas, a ty mi czas zabierasz filmikiem. Powiedz, jakby cię bolała ręka, takie no. Zmiany. Otwieraj szybciej te drzwi, pip. No patrz. No on jest tuż za nami. Teraz ty kręć, on to w nosie. No kręcę, bo tym się drzwi. No. A, cofnęło mnie. Dobra, to ja no pokręcę. Nie! Jeszcze jakiś junkie po drodze. Jesteśmy prawie na miejscu. Telefon spierdziela, nie teraz. No te są jakieś mega beznadziejne. Dobra. Spierdzielać. Co wow. To jest? To jest do drążenia tuneli. No. Może tym teraz będziemy... drążymy tunel z czasta. Ale go będziemy drążyć! No ciekawe jak jemu się spodoba. No i nam popsuł. No i co? O Jezu! Sfejlowałem. Dobra. No i event. No ja też mam właśnie quick time z myszką. Ja mam quick time, a ty? Lewo-prawo. A ja z myszką na quick time. A jest teraz mam lewo-prawo. Dobra. Boże, musiałam myszką dokonać. No ja wcześniej miałam myszkę, teraz mam lewy-prawy. No gin, człowieku. O Jezu, jaka mała, jaki mały dobry moment myszki teraz no mam. Lewo-prawo, Boże.
O Jezu, to nie jest. Boże, jaka mała! No! Nogi zginiesz czy nie? Co teraz? Lewo, prawo czy myszka? Ja myszka lewo, ma... SPACJA! Ale mnie strollowali. Jezu. Miałem teraz spację w dobrym momencie. O, myszka. Spacja czy myszka? Spacja! Dobra, udało mi się. Dobra. Masakra. Ale on i tak to przeżyje. Ja nie wiem jak. Chcę, żeby to został trochę. Tak. No chyba nie. Nie bądź szary taka pewna. Dobra, idziemy z tej jaskini. Ja już nie chcę tu być, ja już tu się nasiedziałem. Czy nie dla ciebie to dziwne, że oni zawsze znają wyjście z każdej jaskini, z każdego miejsca, w którym są pierwszy raz? Mhm. Ale te jaskinie mają tylko jedno wyjście zawsze. No, w sumie tak. To nawet Sherry by się tu nie zgubiła, jak widać. Trudne to było wszystko. Skomplikowane dość, jak na tą grę. Ale fajne. No fajne, Trudowało fajne. Mi się, było bardzo różnorodne. Fajne, fajne, ale jak na tą grę to skomplikowane. No, tak, nie tak łatwo. Ja się boję, że zaraz tamten wlezie, znowu będziemy musieli uciekać przed nim. No. O, no wilku mowa. Ale mi jebnął. I broń się wypadła. Ciebie zresztą też pizgnął. Ale ja nie miałam broń. Nie wiem, co się... Okej, co będziemy tak leżeć? Super, teraz jestem supermenka. Ej. Ejda, Jezu, ta pipa też tu się pojawia, jak jej nie lubię. A bo ona je... Ona nas porwie teraz przecież, bo ona chce jego krew, żeby zrobić, wzmocnić wirusa. Kojarzysz motyw z Leona kampanii? Wesker? He lost me. Albert Wesker was a colossal imbecile. A fool who tried to destroy the world. He was also your father. What? Which makes you heir to a very special blood type. Ach, on nie wiedział, że Wesker tego ojciec. Patrz. Jak nie wiedział? Przecież było powiedziane o tym gdzieś. Ale to było potem, czasowo. Chyba po Rio dostaliśmy. Dobra. Koniec. Jaką mamy słabą tą rangę, ja mam BTMSC. Ale ogólnie ci powiem, że ja się dziwię, że oni Sherry nie zabili, no bo po co ona im potrzebna? Bo ona też ma przecież magiczną krew. No ale oni o tym nie wiedzą, dobra. Skończyliśmy drugi rozdział. W sumie był dość trudny, ale mi się podoba, bo robiliśmy takie nietypowe rzeczy jak dla tej gry. No dobra, następnym razem zagramy sobie trzeci rozdział, zobaczymy. Znaczy już wiemy, kto nas uwolni, ale zobaczymy, jak nas uwolnią. No a dzisiaj to było tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć! Pa.